trenowałam jakoś wybitnie dużo, także jestem bardzo zadowolona, że mimo to udało się zjechać na takim poziomie. Przygotowania w tym roku bardzo, bardzo marginalne, minimalne. Muszę przyznać, że niestety w tym roku nie było na to czasu, za dużo pracy, za dużo obowiązków, więc na świeżości tak zwanej. Tak, byłem na jakichś tam wyjazdach narciarskich, lodowcach, ale raczej w ostatnim miesiącu rzadko, kiedy byłem na nartach, dokładnie raz, ponieważ sesja przyszła i trochę mnie przytrzymało na uczelni. Przede wszystkim dobrze się bawić w tym roku. To jest dla mnie najważniejsze. Zobaczymy, co pokaże zima tak naprawdę. No, będę walczyć jak co roku o zwycięstwo w generalce, ale zobaczymy. Planuję być w pierwszej dziesiątce w generalce. Fajnie, gdyby się udało powtórzyć sukces z zeszłego roku, czyli podium w generalce w jednej z konkurencji. Chciałbym się bić o najwyższe lokaty. Apetyt wiadomo rośnie. No, myślę, że na każdej edycji trzeba dać siebie te 200%. Zobaczymy. Myślę, że każdy, kto tutaj jest, myśli o tym i po cichu liczy, że uda się. Także zobaczymy. Chcę wystartować w tej rywalizacji tej najlepszej dziesiątki, no ale raczej gdzieś tam jest z boku. Formuła w tym roku chyba nie pozwala na myślenie tak bardzo w przód, bo wszystko jest rzeczą przypadku, więc nie myślę o tym. Dlatego powiedziałem, że fajnie byłoby w pierwszej dziesiątce w generalce.